Jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, jak dobrze wiecie, tryb kreatywny 2.0 rozwija się w niesamowitym tempie. Więc postanowiłem, że na moim kanale odpalimy sobie taką miniserię, gdzie co odcinek na przykład z gry Fortnite będę testował sobie dwie losowe mapy, które w ostatnich tygodniach zrobiły show w internecie. Oczywiście te mapki będziemy oceniali w skali od 1 do 10, czy warto zagrać, czy nie warto zagrać. Kody do mapy oczywiście macie podane w opisie, sami zagrajcie te tryby i dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobają. Przypominam, że co odcinek z gry Fortnite rozdaje 50 zł PSC dla wszystkich osób, którzy mają aktywny kod Farel w sklepie, subskrybują kanał i zostawiają łapeczkę w górę. Więc jeżeli chciałbyś wziąć udział, spełnij te trzy warunki i napisz w komentarzu Farel Dejno 5 dyszek lub coś innego. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka. Gratuluję, zgarniasz 50 zł PSC, a teraz lecimy przetestować nowe tryby. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano. Siema, witam. Pierwszą mapą, którą przetestujemy, jest to mapa Fort Shotter. I teraz widzowie, dla was zagadka. Napiszcie w komentarzu, co to jest za tryb. Jaką grą jest inspirowany? Let's go! Co to jest za mapa? Jak myślisz, Szaku? Co to jest za mapka? Nie wiem, ale to jest jakaś giga stara gierka i ja ją kojarzę nawet. Nie da się podskakiwać. To jest Duma? Coś takiego? Doom 1? No, blisko, blisko. W sumie to jest połączenie dwóch gierek. A dlaczego? O? Bo spójrzcie na to, na środku. O kurde, jest chłop! A, padam! Tu nie można podskakiwać i szybsze atakowanie jest. Ej, jajka są też jakieś. Co jest? Starcy z gig... W ogóle jak nasza broń wygląda w prawym rogu, dziwnie. Mega malutka, co? Ej, giga, to jest fajna mapa. Ale ci... My jesteśmy w ogóle razem czy osobno? Jesteśmy razem. A czy nie, osobno jesteśmy raczej. To jest deathmatch. Mam chłopak, jaś? Jaki ty masz skin? Stary, wpadnij do lawy, zobacz jaki dźwięk jest. Dobra. Ajajaj, wyjaśnił mnie chłop. Tutaj pompa szybciej strzela. Nie widać animacji przeładowania. Ale taka mega śmieszna gierka. Oldschoolowa totalnie. Wow, wow, wow. Dostaję plombę, skąd? Da się biegać tutaj? A, można w ślizgi robić, stary, jak coś. Jak kuca, dobra. Można kucać, dobra. Ale w ogóle zauważ, że tego skina z daleka nie jesteś w stanie zauważyć. Dopiero jak na no coś podejdzie. I nie da się przeskoczyć. Dobra, obejdźmy sobie tą mapkę jeszcze. Jestem u góry, na jakiejś górnej półce. Robię wślizg, zjeżdżam na dół. Dobra. Chciałbym cię spotkać. Ej, przed chwilą właśnie mi ten gościu zabił, co niego ładujesz. Widziałem cię, widzę, jestem za tobą. To ty? A ja, okej! Okay. Dobra, sorry! No mówię ja, halo! Jaki ty masz skin? No, kotka miałśniaka. Dobra, na środku, stary, jest Quake! Jest Quake na środku! Co to Quake? Nie grałeś w Quake'a? No nie! Takie ulti mocne, że teraz będę walił na hita chyba wszystkich. Czekaj, zebrałem to na środku. O! 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 Dobra. Leżę, nie trafiłem go tyle razy. Jest, jest, mam! Biorę! Jest takie ulepszenie? O, stary, o, na hita! Widzę, widziałem, co zrobiłeś, no. Potrzebuję kolejnego gagatka. Jestem, jestem, mam to. Wjeżdżam. Bum! Pak, no kij, paluch! Ej, no to co tam? Co tam jeszcze raz, no? Aj, przepraszam! Miss click, miss nie, click! Nie, ufam ci już! Skończony, gdzie ty jesteś? Ejeczko. Nie wiem, co te jajka dają. Kewa nam ładują, ta. To jest stare połączenie Wolfensteina z Quake'iem, nie? Dobra, w nic tego nie grałem, ale fajnie, fajnie. I patrz teraz, co się dzieje. Mam to. Bierz, bierz, bierz go, bierz go. Raz. Wow! Okej, dobra, dostałeś. Arła, dwa. Dobra. No, ładnie ci idzie, widzę. Prawie trzy bomby na Quake'u. Starczy te gierki, lecimy z kolejną mapą. A wy ocencie tą mapę w skali od 1 do 10. Ja czuję nostalgię grając w tą mapkę, więc daję dyszkę. Fajny pomysł, jak najbardziej, jestem zaskoczony. Kolejną mapką jest mapa Back Rooms. Niestety ten tryb można zagrać tylko i wyłącznie w jedną osobę, dlatego Szaku ogląda streama na Discordzie i postaramy się tą mapkę przejść. Szaku, w ogóle kojarzysz tą gierkę? Back Rooms? Chciałem zaznaczyć, że jest super oglądając, jak ty grasz. Naprawdę jest wow. No tak, no stary, no ja bym cię widział tutaj chętnie do pomocy, ale się nie da. Dobra, dobra. Generalnie tej gry nie kojarzę, ale to jest chyba horror. Startujemy. Jest jakiś gramofon, gramuza. Start. O, bracie. Dobra, ja widzowie na kupie siedzę. Coś mi się wydaje, że to będzie dużo krzyku i płaczu, Szaku. No, na pewno nie mojego. Gdzie ja jestem? Twoje oczy zamknięte. Gdzie ja jestem? Dobra, możemy iść tu, albo tutaj po czymś takim. Chyba pójdę tu od razu. A! No to idź chyba prosto, może najpierw. Chyba najpierw prosto, dobra. No. Trzeba zacząć od normalnych, spokojnych rzeczy.
Nie wiem kompletnie, nie znam fabuły gry. Nie wiem, co muszę znaleźć. Zawsze w prawo się chodzi, stary. Okej, zawsze w prawo. Dobra. Szukajmy czegoś, co nas nie wystraszy, tak? Nic nie widzę na razie. Stary, tu idzie się zgubić. Mega. Ty, czekaj. Za tobą. Spójrz na ścianę w prawo. Ty, deski jakieś. A, potrzebuję znaleźć kill off. Łom. Łom, dobra. Łom, kill off, dokładnie łom, a ja kill off. Aha! Do powodzenia, że ten jest chudy i długi. To gdzie go można znaleźć? Ja się założony za tym mostem. Pewnie ścieżki do przejścia. A, jest szansa, dobra. No. Okej. Okay. Dobra, damy radę. Hop. Dobrze. Jest coś tam na dole? O kurde. Tam bym wpaść nie chciał. Uwaga. Skup się, to jest twoja chwila. Jest! Dobrze. O kurde, ta drabina nie wróży niczego dobrego, nie? Myślałem, że ktoś cię złapie za tą drabiną. Tak. Prawo czy lewo? Przód. Przód? Stary, tu jest przejście, w ogóle nic nie widzę na tym monitorze. Ja też nic na streamie nie widzę. Okej. Ale ciemnica. Prawo czy lewo? Dobra, tym razem lewo, wcześniej prawo nie oddało. Dobra. Jak mi coś z szaku wyskoczy, to od razu tym kill-offem ty dostajesz w łeb, nie? Ja się boję coś powiedzieć. Okej. O, taki pokoiku, takiego nie było. Jest! Czyli potrzebowaliśmy dojść do niebieskiego pokoiku, dobra. Czy ja chyba już kojarzę, jak przyszliśmy tędy, tu? Ja ci powiem tylko tak. Ty no. Musisz teraz wrócić i przejść przez ten most, nie zabijając się. Myślisz? No, inaczej stracisz, tak, znaczy, tak mi się wydaje. To ma sens. Ciekawy. Się postaraj i tego może nie sprawdzajmy. O! Co? Duchy. Tak, duchy! Okej, okay, chyba stary trafiliśmy. Ta, jest, no. Twoja chwila. Nie spadnij. Ty do połowy nie dojdziesz. Dawaj, gościu, nie cykaj, nie bój się, jest git. Okej. Dobra, tak. Mamy to. Nie mamy tego, jeszcze w prawo. Hop! Haha, dobrze. No i dobra, czy teraz pamiętamy drogę? Tak, prosto chyba. No prosto to prawo. Wiem. Prawo. Wow, gdzie? Chyba. Jest ta deska. Dobra, moi drodzy, łapka w górę, jak siedzicie na kupie, tak samo jak ja. Ja. Skoczymy teraz gdzieś. Odwróć się. Nie. Odwróć się, proszę. Nie. Tam coś było, odwróć się. Nie. nie. Wiem, coś tam było, nie wiem. Ja pierdziele. Jest. No i... O! Co jest? Otworzyła winda po lewej. Za tobą. O, po prawo, idź, w prawo, prawo, no. Jest coś. O, przełącznik. Przed chwilą ci się świeciło stamtąd, wejdź tam. Mówię ci, wejdź, 100%. No coś jest nie tak. To co, dobra, w prawo? Lecimy. O, ja pierdzielę latarka. Jest coś, latarka. Ja pierdzielę latarka, mamy to. Zgasiliśmy sobie światło! Czy wy jesteście normalni? Jesteś niepoważny, stary. Aha, jak się biega, to nic nie widać. Coś idzie. Dobra. Ja tu wskakuję z powrotem. Pierdzieli mnie to. Chodzi coś tam, czy nie? Dobra, coś mi się wydaje, że zabawa się dopiero zaczyna, stary. Chyba albo kończy. Albo kończy. Było coś! Stary, tu coś biega! Dobra, ja ci powiem tak, nie wiem, gdzie idę, ale idę. Okej. Okay. Bardzo słaba ta latareczka, wam powiem. I nie mam pojęcia, co trzeba teraz zrobić w tej gierce. Pewnie jakoś się stąd wydostać, tylko jak? Dobra. Ta latarka naprawdę, wiecie co? Gucio nam daje. O! Jest coś. Włącznik jakiś. Włączam. Co? 45 sekund! Ale na co? Nie wiem. Wróć może tam na respawn, może się drzwi, jakaś winda się otworzyła. A, tu gdzie jest respawn? Dobra, biegnę, pierdzieli mnie to szaku. To chyba w tym kierunku, co? Chyba tak, no. Dobra. Jesteś! Ale, o! Dobra. Brawo. Tak, mamy tutaj napisane w lewym górnym rogu, że musimy tam chyba dojść, wiesz? Dobra. Dobrze, masz 14 sekund, jakby co.
Proszę się uspokoić. Tak, jeszcze mi zgaście światło. Ale 5 sekund. Padniesz. O! Zżarło nas! Ja pierdziele! Zżarło nas, no nie mam pytań. Co robię po ogniecie? Jeszcze raz. O! To frajer denty! Okej, to chyba było tu. Tak, tak. A, to jest tu. O kurczę, czerwone światło za mną. Ostro, 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 lecimy. Dawaj, dawaj, forma, jazda, forma! Jazda, jazda, forma skończyła się, kolka złapała! To nie turystyka, dobra, dawaj, dawaj! Ja nic tu nie wydarzyło, trzeba patrzeć pod nogi i dojść do samego końca. Tak jest. Ale jeszcze parę. Ale głupota, ale głupota. I teraz. Dobra. Prawie jesteśmy w domu. Masz dużo czasu. Drabinę, drabinę stawiaj. Drabina. Dawaj, jest! Udało się, 3 sekundy przed czasem. Jestem u góry. Nie. Nie, nie wlazłem. Muszę przecież kliknąć. Dobra. Teraz jestem u góry. Idź do przodu. O! Ja pierdziele! Pierdziele! Mnie wystraszył, chami prostak! Ja cię dupia! Cię zlokłem. Ja też! Nie wiem, gdzie on jest! Znajdźmy coś, co nam pozwoli stąd uciec. Pewnie nic nam nie pozwoli stąd uciec. Może znowu jakiś item będzie do podniesienia. Może tak. A jak biegam, to gaśnie lampka. Niedobrze. Ale się wystraszy. O kurde. Czerwone światło. Jakieś czerwone światło, no. Co teraz? Komputer. O stary. Ale ale sprzęcik. Jest dobrze. Dałem wow, Fortnite'a. Zaglądamy do środka. O kurde, musimy odnaleźć czerwone drzwi. A wiesz, co to znaczy, nie? Że to jest niemożliwe. Czerwone drzwi nie znaczą nic dobrego, na pewno. Strzałka jest, ty. A wiesz, co oznaczają strzałki na ścianie? Nie. Drogę. Tak! Donikąd na pewno! Okej, kolejna strzałka. Czyli idziemy w miarę... Dobrze, okej, kolejna. O kurde, stary dylemat. Prawo, lewo. Nie, lewo brzmi bardzo źle. Prawo, prawo. Dobra, zawsze prawo. Zawsze w prawo. W labiryntach, ta. Okej. Ej! Ty czekaj, weź pójść za siebie, komputera nie ma? Nie, tu chyba nie tu. O kurde, są. Czerwone. Co jest? Co zrobiłeś? O bracie, czy... O kurde. Gdzie my jesteśmy? Mi się wydaje, że jesteśmy w dupie. Głęboko. Podobnie. Dobra, stary. Czy ty słyszysz te szepty? Słyszę nazy... O kurde, słyszę, no. Ale creepy. Stary, tu coś na pewno jest. Ej, światło jakby, nie? Się odbijało w wodzie. Tak, ale nie wiem skąd te światło. Dobra, ja będę tak robił, że będę biegł prosto, jak się mi naładuje bieganko. Bo tu bardzo powoli się chodzi. Brodzi się w tej wodzie. Weź się obróć za siebie. Nie stresuj mnie. A ja tak chciałem dla bezpieczeństwa mojego. Ta, dla bezpieczeństwa, wolę nie widzieć. Jak dostanę z tyłu głowy, to trudno. Nie będziesz widział, chociaż od kogo. Tak, iść, nie będę się bał. Jest ktoś tam? Halo? Dobra, biegnę. Stary na VR-ze, wyobrażasz sobie? Nie. Tam być i sobie iść nie ma opcji. Stary, idę cały czas prosto i końca nie widać. O co tu chodzi? Ale jest coraz więcej zakrętów z tego, co widzę. Ta. Długie te jelita. Strasznie, pal tą latarkę. Spokojnie. To nie był to ma bez sens. Jezus, drzwi! Drzwi są stare, też się wystraszyłem, dobra.
My tu tak po cichaczu siedzimy, krążymy. Dobra, ciekawe co się teraz wydarzy, zaraz nie wytrzymam. Okej. Jest z przodu światełko. Dobiegniemy do światełka. Jaka muzyka! Ta muzyka petarda! Czy to jest ta iskierka nadziei, że uda nam się uciec? Stare, 100% to jest bait. 100%, nie? Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu, jak coś wyskoczy, nawaliłem w nachy. Ja wam mówię, nie? Ej, daleko to. Coś jest! Coś jest! Jest! Megafon! Ale myślałem, że są oczy, bestia, ty? Ale ciarek dostałem na ręku! Ja pierdzielę, koniec. Koniec! Dobra. Jeżeli też myślisz, że to jest jakaś straszna postać, zostawcie łapki w górę. Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, no to subskrybujcie kanał po więcej. Na dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie. Hej!